W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o złotym medalu oświęcimskich hokeistów. Poinformujemy o zwiększonych dopłatach do pieców dla osób mniej zarabiających. Zapowiemy modernizację ulicy Zaborskiej, poznamy nazwę schroniska dla zwierząt, a także zaprosimy do Oświęcimskiego Centrum Kultury na Dzień Ziemi. To były niezapomniane chwile i emocje. W 7 meczu finału play-off Replast Unia Oświęcim pokonała na wyjeździe GKS Katowice 1-0. Po dogrywce złotego gola na wagę zwycięstwa zdobył Mark Kalejnikowas. Na to starcie czekali wszyscy kibice oświęcimskiego klubu. Zwycięzca otrzymał nie tylko tytuł mistrzowski, ale również prawo w gry w Champions Hockey League. Wierni kibice i fani zgotowali złotej drużynie iście królewskie przyjęcie przed halą lodową. Wspólnie z hokeistami radowali się z 9. mistrzostwa w historii klubu i pierwszego od 20 lat. Kolejnym etapem świętowania wielkiego sukcesu biało-niebieskich było spotkanie w hali lodowej. Miłośnicy hokeja podziękowali swoim bohaterom. Ci z kolei docenili fanów oraz ich fantastyczny doping, zagrzewający zawodników do walki. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół Krzywa Alternatywa. Każdy ze spotkania wrócił z pamiątkowym zdjęciem i podpisami zwycięskiej drużyny. Sukcesem się cieszę i czekałem od pierwszego tytułu 32 lata. W 92 roku zdobyłem tą koszulkę od Mariusza Pilarskiego. Nie pamiętam to, jak Unia ostatnio wygrała. Byłem taki mały, ale słyszałem o historii, jak przyleciałem i tata jeszcze mi mówił. I może jesteśmy mistrzami, to moje marzenie i się udało. Mistrzom Polski w imieniu mieszkańców podziękował prezydent Janusz Kwierut, przeznaczając dla złotej drużyny kwotę 180 tysięcy złotych. Od 20 lat czekamy na to nasze zwycięstwo finałowe. Wygraliśmy po 20 latach. Bardzo się cieszę. Moim ulubionym zawodnikiem jest Linus Lundin, Krystian Dziubiński, a Hopelto, Kalejnikowas, Tyrkulia Zadłocha i Denyski. Ja chcę powiedzieć tylko, że to jest jeden z moich najszczęśliwszych dni w życiu. No nie ma mistrza. Ja rodziców pobudziłem na przykład po golu, po lodowisko pojechałem od razu, do czwartej nad ranem siedzieliśmy. 20 lat tu siedzimy i czekamy, czekaliśmy na to. Opłaciło się czekać tutaj 20 lat. No czekaliśmy 20 lat na to, nie? Ostatnie tytuły, jak pamiętam, jeszcze w 2000 latach, jak się chodziło, a teraz było cały czas. Plecy i plecy, starali się cały czas, no ale należało się w końcu, byliśmy dużo lepsi. Najmłodszy nas gra też tutaj na hokeju, to myślimy, że pójdzie w ślady tutaj naszej reprezentacji. Ja najbardziej to podziwiam Lundina na bramce. Chłop zrobił naprawdę dobrą robotę. Bardzo wyrównany finał. Większość meczy kończyła się po dogrywkach. Widać, że chłopaki, bardzo im zależało na tym, żeby wygrać dla tej społeczności. Myślę, że chociaż jakiś puchar polski się trafi jeszcze. Albo super puchar. Ale dadzą radę. Jeśli tylko zostaną większość zawodników, którzy są teraz, to dadzą radę. To będzie teraz długie panowanie Unii. Przeżyjmy raz jeszcze złotą bramkę. Kalejnikowas i to jest bramka dająca Mistrzostwa Polski Unii Oświęcim. Mark Kalejnikowas z bohaterem Oświęcimia odzyskuje ten tytuł dla Unii. Po
20 latach Karej Nikowas miał różne fazy w tym play-offie, ale przeważnie punktował, zdobywał bramki i teraz zdobywa najważniejszego gola sezonu. Miasto chce zachęcić mieszkańców do większej aktywności w wymianie starych źródeł ciepła. Obok stałych korzystnych dopłat do zakupu nowego pieca w granicach od 5 do 16 tysięcy złotych w zależności od rodzaju ogrzewania proponuje też ich zwiększenie w przypadku osób mniej zamożnych. Sprawa jest pilna, bowiem zgodnie z zapisem lokalnej uchwały antysmogowej piece pozaklasowe, czyli tak zwane kopciuchy, miały zniknąć z krajobrazu miasta z końcem 2022 roku. Tymczasem dalej są jeszcze w 211 domach. Miasto Oświęcim od kilku lat prowadzi liczne działania związane z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w trosce o poprawę jakości w mieście. Na terenie miasta wymieniliśmy dotychczas około 700 nieekologicznych pieców. Pozostało nam 211 kopciuchów, które planowane jest, aby mieszkańcy w najbliższym czasie wymienili. Do tego celu służy narzędzia wsparcie z budżetu miasta Oświęcim w formie dotacji oraz programu Czyste Powietrze. Dodatkowo w roku bieżącym przyjęto nowe uchwały, dla których osoby mniej zamożne będą mogły skorzystać z bardziej lepszego wsparcia na wyższym poziomie. Gorąco zachęcam do wymiany, co będzie skutkowało dla nas wszystkich lepszą jakością powietrza w mieście i lepszym zdrowiem. Osoby o niskich dochodach mogą skorzystać z dopłat do poziomu podwyższonego oraz najwyższego w zależności od wysokości miesięcznego dochodu. Z poziomu podwyższonego mogą korzystać ci, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym jednorodzinnym nie przekracza 2651 zł, a dla gospodarstwa domowego wielorodzinnego wynosi 1894 zł. Poziomem najwyższym objęte będą osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym jednorodzinnym nie przekracza 1526 zł oraz 1090 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego. W poziomie podwyższonym najwyższa dopłata sięga 10,5 tysiąca zł, a przy poziomie najwyższym 12 tysięcy zł. Z dotacji mogą też skorzystać osoby, które wymieniają źródła ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu 33 84 29 182. Wnioski o dofinansowanie z budżetu na ten rok przyjmowane są do 31 lipca. Od poniedziałku 22 kwietnia kierowców czekają utrudnienia. Rusza wtedy remont ulicy Zaborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi przy rondzie imienia strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej do ronda imienia spadochroniarzy na wysokości gabinetów medycznych. Prace prowadzone będą przy ruchu wahadłowym, a układanie masy asfaltowej będzie odbywać się nocą. Inwestorem jest powiat oświęcimski. Miasto Oświęcim dofinansowało remont drogi, który obejmie wymianę nawierzchni jezdni na półkilometrowym odcinku, odtworzenie poboczy oraz prace na tarczy obu rond. Roboty zakończą się w połowie maja. Zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak powinno nazywać się miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Kamieniec. Oświęcimianie przez kilka dni składali swoje pomysły, a specjalna komisja konkursowa wybrała spośród nich 10 najlepszych i najbardziej pasujących do charakteru prowadzonej działalności propozycji. Poddano je ocenie internautów w ankiecie umieszczonej na stronie internetowej miasta. Zainteresowanie zabawą było duże, oddano łącznie 2590 głosów. Okazało się, że najbardziej do gustu internautom przypadła nazwa Kamyczek. Oddano na nią 880 głosów. Nazwa nawiązuje do miejsca, w którym od lat w pobliżu Soły mieści się schronisko. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza w sobotę 20 kwietnia od godziny 12 do 17 na atrakcje przygotowane z okazji Dnia Ziemi. Będą stoiska z informacjami na temat czystego powietrza, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stowarzyszenia Pozytywni z akcjami. Nakręcimy się pozytywnie zbiórką plastikowych nakrętek oraz podziel się zielonym, zbiórką kwiatów doniczkowych, doniczek i innych produktów. Zbierana będzie karma dla kotów w schronisku.
organizatorzy zapraszają też na ekowarsztaty, wystawę egzotycznych zwierząt, rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Syntos. Zaplanowano też spotkanie przy Globusie pod tytułem Uzbekistan jedwabnym i bawełnianym szlakiem oraz interaktywny spektakl dla dzieci Ekonolulu.